Polacy zaczynają obawiać się tego, co dzieje się już w innych krajach europejskich, a spowodowane jest nierozważną, złą polityką migracyjną, która sprowadziła do Europy nielegalnych migrantów, ludzi, którzy pozostają tutaj pozostawieni sami sobie, tak naprawdę nie otrzymują żadnej pomocy, a tylko i wyłącznie zaczynają się coraz większe problemy. Zamiast prowadzić pomoc humanitarną na miejscu, w państwach, w których oni żyją, tej pomocy potrzebują, przygotowano złe rozwiązania, które dzisiaj jeszcze zostały spotęgowane dodatkowo tym, że nielegalni migranci będą lokowani we wszystkich krajach europejskich, a premier francuski powiedział bardzo szczerze ostatnio, że to będzie problem państw Europy Wschodniej, naszego regionu, ponieważ nie chcieli przyjmować nielegalnych migrantów, ale teraz my do tego ich przekonaliśmy, zmusiliśmy. I musimy mieć świadomość tego, szanowni państwo, że nie będzie od tego odwrotu. Ci ludzie będą trafiali do naszych miejscowości, które nie są przygotowane na te rozwiązania, między innymi również tutaj w Bochni. To jest zagrożenie, które również boją się, którego boją się Polacy. I teraz można zapytać, co z tym wszystkim można zrobić? Czy można to zmienić? Można to zmienić. Można odrzucić Zielony Ład, można odejść od złych rozwiązań, które niszczą europejską gospodarkę, które niszczą europejskie rolnictwo. Można doprowadzić do tego, że pakt migracyjny zostanie zmieniony, że ci ludzie, którzy pomocy rzeczywiście będą potrzebowali, potrzebują, że te środki będą lokowane tam w państwach ich ojczystych, w których oni żyją i ta pomoc tam powinna płynąć. Zresztą rząd Prawa i Sprawiedliwości pokazał, jak to można zrobić. Rozwijaliśmy programy humanitarne, które wspierały tych ludzi właśnie tam w ich krajach pochodzenia. Można to wszystko zrobić, jest jeden warunek, szanowni państwo. Trzeba odsunąć od władzy w Brukseli tych, którzy w tej chwili podejmowali te złe decyzje, tych, którzy spowodowali te wszystkie zagrożenia. A oni dzisiaj są tymi również, którzy wspierają obecny polski rząd, który, jak sami państwo słyszeliście w ostatnich dniach, jest tutaj wśród nas wielu seniorów. Dowiedzieliście się państwo, jaka jest prawda o trosce Donalda Tuska i jego ekipy o was wszystkich. Odbierają wam 14. emeryturę, za to będą wam zwiększali rachunki za prąd i za gaz. Dlatego my również zachęcamy do uczestnictwa w obywatelskiej akcji zbierania podpisów Stop podwyżką od lipca, żeby wywrzeć presję, złożyć projekt obywatelski i cofnąć te złe decyzje obecnego rządu, które spowodują, że Polacy zaczną biednieć. I to, co przez 8 lat rząd Prawa i Sprawiedliwości wypracował, dając szansę wszystkim regionom, wszystkim miejscowościom, nie dzieliliśmy na lepszych i na gorszych, nie dzieliliśmy na tych, którzy mają szansę rozwoju i na tych, którzy jej mają nie mieć, tylko daliśmy szansę wszystkim. I teraz to zaczyna być znowu odbierana, więc moi drodzy, robimy pierwszy krok. Po pierwsze, trzeba iść na wybory, trzeba zagłosować 9 czerwca, dokonać dobrego wyboru, wyboru, który będzie dobry dla Polski, dla was, dla Unii Europejskiej. Zależy nam na tym, żeby się rozwijała, żeby była bezpieczna, bo jesteśmy jej częścią. I trzeba przede wszystkim przekonać tych, którzy jeszcze mają wątpliwości, że warto pójść do głosowania. A ja zwracam się również do państwa z prośbą, żebyście idąc do wyborów, głosując, zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość. Jesteśmy wiarygodni i jesteśmy zawsze po państwa stronie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pani premier. Szanowni państwo, chcemy być w Unii Europejskiej, w takiej Unii, o której marzyli jej założyciele. Chcemy, aby Polska była jedną z suwerennych ojczyzn w Unii Europejskiej, a taką gwarancję dają nam kandydaci Prawa i Sprawiedliwości, między innymi liderka naszej listy, pani premier Beata Szydło, jest osobą, dla której zawsze sprawy polskie, Polaków były najważniejsze. Przekonaliście się państwo w ciągu tych 8 ostatnich lat rządu Prawa i Sprawiedliwości, że dla nas takie codzienne, zwykłe sprawy
Polaków są ważne. Widzicie Państwo, jak pięknie rozwija się ziemia boheńska. Ile inwestycji zostało wykonanych w ostatnich latach. Każdy z Was może zobaczyć, jak zmieniły się drogi, przedszkola, powstały nowe, modernizowane są szkoły, szpitale. Wiele różnych inwestycji powstało w ostatnich 8 latach. Ale mogło być to zrealizowane dzięki temu, że mieliśmy takich premierów, jak pani premier Beata Szydło, że mieliśmy rząd, który mógł suwerennie podejmować decyzje w zakresie określonym przepisami prawa. Dziękujemy za to pani premier Beacie Szydło i wierzymy w to, że pani premier będzie walczyła o to, aby Polska była wielkim krajem w Unii Europejskiej, z którym będą się liczyli inni, żeby sprawy Polaków były tak samo ważne jak sprawy Niemców, Holendrów, Francuzów czy innych członków Unii Europejskiej. A to zagwarantuje nam właśnie kandydatka Prawa i Sprawiedliwości, bo jest to sprawdzona osoba, którą Państwo mieliście okazję obserwować przez wiele lat kierowania polskim rządem. Także dziękujemy pani premier Beacie Szydło za to, co zrobiła dla Polski i wierzymy, że będzie bronić naszych spraw w Unii Europejskiej, tak aby każdy z nas czuł się przede wszystkim obywatelem Polski, ale ważnym obywatelem Europy. I wierzymy, że pani to o te wartości będzie walczyć. A teraz bardzo serdecznie chciałabym zaprosić do nas pana ministra Andrzeja Adamczyka. Zapraszamy. Ja wiem, że pan minister ważne rozmowy toczy, ale może pani wybaczy, że na momencik tutaj zaprosimy pana ministra. Bardzo proszę, panie ministrze, przybliżyć nam te zmiany, które w ostatnim czasie były przygotowane przez Unię Europejską, a które tak de facto mogą dotyczyć niedługo każdego z nas. Panie ministrze, bardzo proszę.